Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpakujemy sobie fajną paczuszkę ze sklepu Happy Horses. Mystery Boxa z okazji Dnia Kobiet. Serdecznie zapraszam do wejścia na stronę tego sklepu, bo jest to moim zdaniem super pomysł. Ale zanim zagłębię się w szczegóły, no to odpakujmy i sprawdźmy, co się tu znajduje. Dobra, i tutaj z tego co widzę, mam tutaj przykryte wszystko papierem. Jeśli chodzi o moją paczkę, to niekoniecznie jest to dla mnie Mystery Box, ponieważ wybrałam sobie konkretnie jego zawartość. Jak wy kupując Mystery Boxa, będziecie mieć całkowite zaskoczenie co do jego zawartości. Oczywiście po wcześniejszym wypełnieniu specjalnej ankiety, o której opowiem troszkę później. Odkrywamy. I co my tu mamy? Dużo pakunków, bardzo dużo pakunków. I pierwsze co wyciągnę to... takie opakowanko z ziołem, które nazywa się pokrzywa. Myślę, że każdemu znana. Nie wiem, kto nie poparzył się nigdy w życiu pokrzywą. I tak, ja zamówiłam dość sporo ziół, bo jak wiecie, ostatnio zainteresowałam się tematem barziołowego. Także mam zamiar regularnie robić tylko barziołowy z tych ziół podstawowych, które zamówiłyśmy. I wśród nich znajduje się na przykład pokrzywa właśnie. I jest to 1 kg pokrzywy. Kolejne zioło to skrzyp polny. Jest to również 1 kg. Jeżeli jesteście zainteresowani działaniem tych konkretnych ziół, to łatwo możecie je znaleźć wpisując w internecie. Na przykład dajmy to skrzyp polny działanie. A tutaj 2,5 kg jednego z najbardziej ulubionych przez Tico ziół, czyli echinacei, inaczej jeżówki. Ostatnio Tico wybrał właśnie jeżówkę w barze ziołowym, więc mamy zamiar kontynuować jej podawanie, oczywiście również w formie takiego baru ziołowego, tylko że z jednym ziołem. Czyli nie będziemy dosypywać tego, a będziemy mu dawały możliwość zjadania lub nie zjadania. I te zioła są marki Equiherbs. Jest to nowo wchodząca na rynek polski jeździecki marka ziół dla koni. I co ją wyróżnia? Na pewno to, że te zioła są w atrakcyjniejszych cenach niż te innych popularnych marek. I powiem wam to z czystym sumieniem, że te zioła naprawdę są tańsze. A jakość również jest bardzo dobra. Nie? No tak. Jedziemy dalej i widzę tutaj kolejne dawki ziół. Tutaj mamy już folię bąbelkową, podejrzewam, że ze względów, że jest to w plastikowym pudełku i mogło się uszkodzić. I jest to aronia. Owoce aronii, jak powszechnie wiadomo, są bardzo dobre na odporność, a jako że Tico ostatnio wybrał echinacee, to podejrzewam, że takie odpornościowe sprawy są mu potrzebne. Także będziemy robić bary ziołowe z różnych ziółek. I kolejna to dzika róża, którą Quantico uwielbia zjadać i zawsze bardzo chętnie ją zjadał. Czy to świeżą? Tutaj akurat jest dzika róża suszona. Jadelko jest o masie 1 kg. I tu ostatnia paczka, o której wiem. I jest to... kantar. Kantar marki, której ja wcześniej nie znałam, bo jest to Canter Club. Na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo solidny, ma miękkie podszycie i mocne, solidne okucia. Będziemy testować. Na pewno jest to kantar, który będzie nam służył w takich codziennych celach. A, i warto wspomnieć, że kantar ten ma fajny karabinek, który potem pokażę wam na zbliżeniach. I ten karabinek uniemożliwia założenie kantara w sposób niepoprawny i dyskomfortowy dla koni. Mamy tu również naklejkę ze sklepu Happy Horses, którą można przykleić na przykład na pakę, której ja nie mam, ale może kiedyś będę miała. I mam tu jeszcze, o, ale cudownie, jest to próbka Horse Cookies. Jak wiecie, z Horse Cookies mam współpracę, więc polecam jak najbardziej. Jest to smak kwiatki pietruszkowy. Lubiane bardzo przez konie. Z tej paczki to by było na tyle. Teraz pokażę wam detale tych wszystkich rzeczy, a w międzyczasie opowiem o całej idei i koncepcji Mystery Boxów. O co chodzi w tych Mystery Boxach?
sklepie dziecki Happy Horses stworzył taki koncept mystery boxów, czyli tajemniczych pudełek, jak można przetłumaczyć z angielskiego, które zawierają w sobie niespodzianki. W wielu mystery boxach, które można było dotychczas spotkać, niestety te niespodzianki nie były zbyt wartościowe. Raczej były takim ochłapem ze sklepów, który się nie sprzedawał. Tutaj możemy konkretnie wybrać wartość, z tego co kojarzę, to chyba od 100 do 300 zł. I o tej wartości rzeczy na pewno się tam znajdą, ale na pewno nie traficie tam na rzeczy na zasadzie niesprzedajki, ponieważ macie do wypełnienia wcześniej ankietę dotyczącą waszego rozmiaru, rozmiaru konia, tego czy chcecie bardziej znaleźć tam sprzęt dla konia, czy dla jeźdźca, czy chcecie znaleźć tam kosmetyki i tak dalej. Czyli możecie doprecyzować, co właściwie chcielibyście znaleźć w tym mystery boxie, żeby nie było tam żadnych bubli, na których nie macie zbytnio ochoty. To na pewno zagwarantuje wam satysfakcję z otwierania. I jeżeli nie dla siebie, to myślę, że jest to super pomysł na prezent dla kogoś. Jeżeli nie mamy pomysłu, co ta osoba chciałaby otrzymać od nas, na przykład na urodziny, to myślę, że taki mystery box będzie zaskoczeniem i dla nas, jako osoby dającej, i dla osoby, która ten prezent będzie otwierać. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiety. Myślę, że to jest fantastyczna okazja, żeby wypróbować te mystery boxy. I nie tylko. Zapraszam na stronę Happy Horses również w kierunku samych zakupów. Takich bez okazji. W tym sklepie znajdziecie sporo popularnych marek, takie jak Black Horse, Torpol, QHP, także macie tam dosyć szeroki wybór. No i ja dla was mam kod rabatowy na minus 15%. I on gdzieś się tutaj wyświetli, więc serdecznie was zapraszam do zakupów. Ja z mojej paczki jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że wy również będziecie. Jeżeli odpakujecie swojego mystery boxa i użyjecie na przykład mojego kodu, to oznaczcie mnie koniecznie na Instagramie, na relacji. Wtedy ja ją udostępnię. No i generalnie zachęcam was do wpadnięcia na mojego Instagrama, ponieważ będę tam na pewno omawiać wszystkie produkty, które otrzymałam. Kiko będzie je testował, czy zioła będą mu smakować, czy kantar będzie na niego pasował, to wszystko dowiecie się na Instagramie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, zapraszam was na Facebooka, Instagrama oraz TikToka i się z wami żegnam. Do zobaczenia, dzięki i cześć!